No i witam kochani w kolejnym wyjeździe. Mamy dzisiaj sobotę. Jest druga godzina w nocy. Z soboty na niedzielę wyjeżdżamy na Włochy. Ktoś powie, co cię chłopi powaliło? No, niestety. Biznes wymaga poświęceń. I to, jak wspominałem w ostatnim filmie, plany są dosyć ambitne, więc niestety po prostu trzeba jeździć i wszystko. Mam nadzieję, że już na przyszłe kółko wyjedzie mi ktoś inny moim DAF-em, ale to się okaże. Więc co? Okej, witamy za dnia. Zatankowany. Bestia nalana. I lecimy. Powiem wam, że no, jakby takie pustki były w ciągu dnia, w tygodniu, to byłoby fajnie, ale to by oznaczało kryzys na mega skalę. Nikogo na stacji. Nawet nie chodzi mi o duże, ale i o osobówki. No. To się zawsze jak zajeżdża, to osobówek jest pełno. Następną skręć w prawo. Dzisiaj nawet osobówek nie było, więc mówię, no jakby było tak, że takie pustki by były jak dzisiaj. Za to 70 metrów wjedź na rondo. Z jednej potem strony fajnie, ale czwarte, nie ciekawie. No wiem, jak mam jechać. Oki, let's go. Zobaczcie, kochani. Za chwilę zejdzie poniżej 1000. A już jak zejdzie poniżej 1000, to już człowiek świadomość ma, że już wcale nie jest tak daleko. Powiem wam, że ktoś, kto wymyślił nazwę na Czechy, Małe Niemcy, to chyba bezpodstawnie tego nie wymyślił. Bo głupia zwężka do jednego pasa, i to przy niedzieli się tak zatkało, to strach pomyśleć, co tu by było, co tu będzie, nie wiem, czy ona jeszcze będzie. W poniedziałek, w tygodniu, w godzinach szczytu. Coś tam czyszczą. No ale przecież tu można było jechać te 60 na godzinę, żeby to płynnie szło. Nie, po co? Muszę się poprzyglądać. Małe Niemcy jak ta lala. I te dwie ostoje, ten musiał zwolnić, żeby się przyjrzeć, no jak? Okej, została minuta do Mikulowa, ale wiecie, w tamtym tygodniu też się cieszyłem, nie? Cała panka była na samym przejściu, więc nie chwal dnia przed zachodem słońca. Wjeżdżamy na przejście. Za chwilę się trzeba gdzieś ustawić i zaczynamy weekend. W sumie niepotrzebny, ale żeby nie było tych głupich zakazów weekendowych, to byśmy strzelali pauzę i jechali dalej. No ale życie to życie. Ciekawe tylko, czy ja jeszcze tu miejsce znajdę. Właśnie, to jest pytanie. Bo ja tak w sumie jechałem sobie do ostatka, a tu widzę, że nie za ciekawie tu jest, kurza twarz, żebym się za chwilę nie oszukał. No właśnie. I dzisiaj pojedziemy inaczej.
jeździmy przez Wenecję. Przez Wenecję i Nacjonalką. Niby jest 100 km bliżej i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jakie będziemy mieli spalanie na jak dojedziemy do celu i jak to czasowo wyjdzie. No i w ogóle, jak się tamtędy jedzie, bo nie jeździłem nigdy tą Nacjonalką, więc nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, zobaczymy. Piątka uszykowana. Stałem tak delikatnie mówiąc jak timer, albo jak ktoś inny, ale tak wyszło. Muszę się tu wycofać, żeby wziąć większy łuk. Tam stoi. Okay. Okay. Tu się wyłamę. Powiem tak, na pewno trzeba wziąć pod uwagę, tędy jeżdżąc, gdzie, ile się ma czasu i jak to wychodzi z czasem. O, shit. Mi zostało jeszcze 55 minut jazdy, a mam 117 do celu. Już patrzyłem na mapach Google'a, taką fajną miejscówkę nawet, ale dosłownie 20 sekund wcześniej. Pauzie już na takim CPN-iku, ale ciemno tu będzie pewnie w nocy,
że szok. I tak się zastanawiam. Została mi minuta jazdy. Minuta jazdy, zobaczcie. A do takiego większego zajazdu mam 6 km, czyli no 5 minut przeciągnę na 10 godzin jazdy. Ale tam widziałem na mapach Google'a, że tam więcej aut stoi. A tutaj teraz się zastanawiam, no czy jechać dalej, czy tutaj spać już, czy nie. Wiecie, no czasami lepiej przeciągnąć te 5 minut, a stanąć w bezpieczniejszym miejscu, bo tutaj, no nie wiem, zobaczcie, tu są 2-3 miejsca, tam stoją dwa włoskie auta, ale myślę, że oni zasłonek nie mają zasłoniętych, więc pewnie będą stąd jechali. I fajnie by było, jakby to było chociaż delikatnie oświetlone. Ale jak nie będzie, nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.